Michał Kiński, witam i zapraszam na najnowsze wydanie Telewizji Aleksandrów. A co dziś w serwisie? Powiemy o interwencji w Prawęcicach. Będzie również o Światowym Dniu Świadomości Autyzmu oraz będziemy na egzaminie gimnazjalnym. Rozpoczęło się głosowanie w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykaz projektów, na które można oddać głos, dostępny jest na stronie internetowej budżet.aleludzki.pl. W specjalnym wydaniu Gazety 44 również znajdziecie Państwo wszystkie zakwalifikowane propozycje. Nic, tylko teraz wybrać swoich faworytów i oddać głos. A jak i do kiedy można głosować, to wszystko wyjaśni Agata Kowalska. Jakiś pan leży i nie oddycha. Na placu zabaw w Bełdowie, przy szkole. Ruszyła bitwa o głosy. Wnioskodawcy dwoją się i troją, by zachęcić mieszkańców do oddawania punktów na swoje projekty. Pan Krzysztof reprezentuje strażaków z Chrośna. Oni już wystartowali z kampanią promocyjną. Zamierzamy walczyć o to, aby nasz projekt dostał jak największą liczbę głosów poprzez propagowanie filmiku na Facebooku, docierać do mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki poprzez ulotki, jak również odwiedzanie ich osobiście w domach i informowanie o naszych zamierzeniach. Filmików, ulotek z dnia na dzień coraz więcej. Jak co roku swoje projekty składali również aleksandrowscy radni. Głównie ich propozycje mieściły się w kategorii do 150 tysięcy złotych. Zatem dotyczą najczęściej remontu ulic, chodników czy oświetlenia przejść dla pieszych. Plac zabaw dla dzieci. Taka jest natura funkcji radnego, że powinien się angażować w lokalne przedsięwzięcia, inspirować je i z tego co wiem, rozmawiałem z moimi kolegami i koleżankami radnymi, każdy ma tam swój jakiś projekt, tak? Siłownia. Z reguły są to projekty duże, dotyczące infrastruktury. W zaledwie kilka godzin od wystartowania internetowego panelu 500 osób oddało już swój głos. Teraz jest ich już znacznie więcej. Każdy głosujący może wskazać maksymalnie po jednym projekcie w każdej z trzech kategorii. Maksymalna łączna ilość projektów, na które można oddać głos, to 3. Aby głos był ważny, należy wskazać przynajmniej jeden projekt bez względu na kategorię. Jeden projekt do 150 tysięcy, jeden do 50 tysięcy i jeden do 20. Jakie dane trzeba podać? Imię, nazwisko, PESEL. W przypadku tradycyjnej karty należy podpisać się. W przypadku elektronicznej formularz intuicyjnie prowadzi nas przez cały proces składania wniosku. Później taki wniosek trzeba jeszcze drogą mailową potwierdzić. Tutaj chciałem zaznaczyć, że jeżeli ktoś, zwłaszcza elektronicznie, na przykład pospieszył się, oddał już swój głos i nie na wszystkie projekty, a później stwierdził, że jednak chciałby jeszcze gdzieś dołożyć swój głos w którymś projekcie, może skontaktować się z nami mailowo przez formularz kontaktowy z maila, który podał i poprosić o uzupełnienie swojej karty do głosowania. Duże projekty przeznaczono kwotę 450 tysięcy złotych. Na projekty w kategorii średniej to jest 350 tysięcy i pozostałe 200 tysięcy pozwoli na realizację projektów małych. Głosować można przez internet lub w tradycyjnych punktach konsultacyjnych. Lista punktów dostępna jest na stronie www.budżet.aleludzki.pl lub na ostatniej stronie specjalnego wydania Gazety 44. W tym roku do głosowania zakwalifikowało się 50 projektów, 23 z kategorii dużych, 15 z kategorii średnich oraz 12 z kategorii małych. Do podziału przeznaczona została kwota 1 miliona złotych. Już widzimy pewne takie tendencje, które dominują. Po pierwsze, jeżeli chodzi o duże projekty, to zdecydowanie infrastruktura w zakresie bezpieczeństwa, czyli oświetlenie ulic i budowa chodników. Z drugiej strony coraz więcej imprez i plenerowych, i imprez takich z szeroką paletą zainteresowań, różne gatunki muzyczne. Myślę, że to też takie charakterystyczne i bardzo dużo też projektów takich, które środowiskowych na konkretnych terenach, czyli place zabaw, czyli jakieś pikniki dla dzieci, bądź też właśnie wciąż siłownie na powietrzne, ale zdecydowanie widać taką tendencję, że już mieszkańcy zgłaszają takie projekty, na które widzą, że są olbrzymie szanse, żeby głosowała większa grupa społeczności. I dlatego teraz wszystkich zapraszamy oczywiście do tej fantastycznej zabawy.
to tu praktycznie prawdopodobnie jeden może odpadnie. Jak mówił burmistrz, to zabawa angażująca wszystkie środowiska, a co najważniejsze, wskazująca potrzeby mieszkańców. I nawet jeśli część tych projektów nie będzie uwzględniona w ramach budżetu obywatelskiego jako zwycięskie projekty, to z pewnością będziemy myśleć o tym w ramach normalnego budżetu, aby właśnie w tym kierunku podążać. Głosowanie trwa do 27 kwietnia do godziny 23:59. Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec gminy Aleksandrów Łódzki, który ukończył 16 rok życia. Wyniki tegorocznego aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego poznamy 28 kwietnia. Życzymy udanego głosowania. Od środy do piątku około 350 tysięcy uczniów w całym kraju pisało egzamin gimnazjalny. Test obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie sprawdzili się z wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego. Wyniki poznamy 16 czerwca. W naszej gminie ponad 200 uczniów trzeciej klasy gimnazjum musiało przeżywać poświąteczny stres związany z pierwszymi poważnymi życiowymi egzaminami. Jednak nie po wszystkich było widać, że święta spędzili z książką w ręku. Konrad, uczeń ostatniej klasy w zespole szkół sportowych, uważa, że testy umiejętności nie należały do najtrudniejszych. No, egzaminy wypadły całkiem pomyślnie, były całkiem proste. Na polskim praca pisemna. Temat był też w miarę łatwy. Ciężko było znaleźć argumenty do tej pracy, żeby się odnaleźć, no ale jakoś poszło. Egzamin z języka polskiego i z zakresu matematyki trwał po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych zaplanowany był na 1 godzinę. Natomiast test językowy trwał po 60 minut na każdym z poziomów podstawowym i rozszerzonym. Było coś o marzeniach, czy marzenia mają sprawczą moc. Taki temat trochę do zrozumienia, trzeba było bardziej trochę pomyśleć nad tym, co napisać i trzeba było oczywiście się odnieść do literatury, czyli do przeczytanych lektur. Bardzo dobrze, myślę, że był bardzo łatwy. O dziwo, myślałam, że będzie trudniejszy. Rozprawka też był bardzo przyjemny dla mnie temat, w sumie idealny. Historia, tak podejrzewam, no tak mówię, myślę, że pół na pół było. Połowa była dosyć łatwa, połowa trochę trudniejsza. Polski, zadania zamknięte były bardzo łatwe, było praktycznie samo czytanie ze zrozumieniem. Tak średnio bym powiedział, ponieważ mieliśmy dużo powtórzeń, ale z historii były takie pytania niektóre, których nie powtarzaliśmy po prostu, a rozprawka z polskiego mnie bardzo zaskoczyła i też tak średnio napisałem. Zanim uczeń przystąpił do testu gimnazjalnego, musiał przejść określoną procedurę. Na egzamin trzeba było zabrać ze sobą legitymację, pióro lub długopis, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. Powinno przystąpić 162 uczniów do egzaminu. Dwóch wiemy, że będzie zwolnionych, także było nieobecnych. Generalnie spokojnie. Mamy dwie klasy. Trzecie, które liczą 47 osób. Do egzaminu przystąpiło 46 uczniów, ponieważ jedna osoba jest nieobecna. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Przystąpienie do testu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego w celu poprawy wyników nie jest możliwa. Gimnazjalistom życzymy powodzenia. W ubiegły piątek Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zorganizowało akcję Oddaj krew, uratuj życie. Przychodnia przy ulicy Dmowskiego zapełniła się po brzegi. Jednorazowo możemy oddać 450 ml krwi i może to pomóc 3 pacjentom. Tym tematem zajęła się Emilia Olczak. Jest taki lek, którego nie można kupić w aptece. Ten lek jest za to w każdym z nas i dobra wola dawcy pozwala dzielić się nim z drugim człowiekiem. Takich bohaterów można było spotkać ostatnio w przychodni Przydmowskiego. Krwiodawcy dopisują, akcja trwa do godziny 10. Oczywiście, jeżeli będą krwiodawcy, to tę akcję przedłużymy. Na chwilę obecną zgłosiło się 14 osób i dochodzą jeszcze. Pan Tomasz krew oddaje systematycznie od kilkunastu lat. Dobrze pomagać innym. Staram się też pomagać często.
a często oznacza co 3 miesiące, bo taki odstęp czasu trzeba zachować, by nie wiązało się to z uszczerbkiem na zdrowiu. Każdy krwiodawca otrzymuje taką książeczkę. Zostawiamy zdjęcie, podpisujemy z tyłu imieniem i nazwiskiem, tak, swój numerek PESEL i przy kolejnej akcji ta legitymacja, książeczka będzie dostarczona na kolejną zbiórkę krwi. Jeżeli jesteśmy w stacji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, te książeczki są wydawane od razu. Następna akcja odbędzie się 7 lipca w przychodni przy ulicy Dmowskiego 1 w Aleksandrowie. Już teraz serdecznie zachęcamy. Gratulujemy osobom, które po prostu ratują życie. W minioną środę w aleksandrowskim Fleszu wspominaliśmy o interwencji, do jakiej doszło w Prawęcicach. Jak zapewne Państwo wiedzą, podczas tej akcji odebrano właścicielowi 6 psów i 2 konie, a sprawa trafiła do prokuratury. O tym więcej Krystyna Budasowa. Brud, smród i ubóstwo – tak określić można warunki, w jakich żyły zwierzęta w jednym z gospodarstw w Prawęcicach. Psy trzymane były na metrowych łańcuchach, bez but, wśród beczek i w ciemnych stodołach. Tuż obok konie na uwięzi, w ciemnej komórce, w tym jeden poważnie chory, na nieleczoną od prawie 2 lat tak zwaną grudę. Zwierzęta nie miały jedzenia w trakcie kontroli, nie miały dostępu do wody, natomiast właściciel uważał, że stan zwierząt i warunki, w jakich je utrzymuje, jest zupełnie właściwy. Życie uratowało zwierzętom anonimowe zgłoszenie. Przedstawiciele Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgierzu oraz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim tuż przed świętami odebrali właścicielowi skrajnie zaniedbane zwierzęta. Zwierzęta przebywały w skrajnych warunkach, w stanie bardzo dużego zaniedbania. Jednocześnie przebywało tam też 6 psów. Wszystkie były na łańcuchach, bardzo krótkich łańcuchach i wszystkie są chore, zarobaczone i bardzo mocno chude. Konie trafiły najpierw pod opiekę prywatnej stajni Malwina, a święta spędziły już w Fundacji Zwierzęca Polana. Chora klacz nadal walczy o życie. Psy po wyleczeniu trafią do adopcji, a przeciwko właścicielowi toczyć się będzie sprawa za znęcanie się nad zwierzętami. Więcej o tej bulwersującej sprawie w reportażu, który nadamy tuż po rozmowie tygodnia. Oby mniej takich interwencji. 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Główne przesłanie to podnoszenie świadomości społecznej na temat tej cywilizacyjnej choroby. Szkoła podstawowa w Rudzie Bugaj jako placówka integracyjna przeprowadziła lekcje edukacyjne dla uczniów. W 2002 roku w szkole otworzono pierwsze oddziały integracyjne. Placówka jest pierwszą integracyjną w naszej gminie i jedyną, w której w każdym roczniku jest klasa z dziećmi z orzeczeniem do nauczania indywidualnego. Wśród naszych uczniów są dzieciaki z autyzmem, są dzieci z zespołem Aspergera, natomiast obserwujemy takie zjawisko, że coraz częściej pojawia się ta jednostka i coraz częściej takie osoby wśród nas będą funkcjonować i dobrze wiedzieć, czym tak naprawdę ten autyzm jest, rozumieć potrzeby i specyfikę dzieci, a później osób dorosłych. Liczebność dzieci w klasach wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym. Każdą klasą opiekuje się 2 nauczycieli. Prowadzący oraz wspierający. Z okazji Dnia Świadomości Autyzmu w placówce prowadzone były warsztaty. Wczoraj dzieci chodziły na niebiesko, miały pomalowane buźki, rozmawiały, przy czym też jakby nie chcemy podnosić tylko kwestii związanej z autyzmem, ale też mówić ogólnie o niepełnosprawności, o szczególnych potrzebach różnych dzieci, które są obok nas, różnych ludzi, którzy są obok nas. I tak dokładnie było. Dzieci nie tylko teoretycznie zapoznawały się z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, ale także praktycznie. Poprzez zawiązane oczy mogły wyobrazić sobie, z czym na co dzień zmagają się osoby niewidome, a siedząc na wózku inwalidzkim wczuć się w ciężką sytuację sparaliżowanego. Okazuje się, że dla osoby całkowicie zdrowej było to nie lada wyzwanie. Poprzez wprowadzenie do szkoły oddziałów integracyjnych oraz przebywanie uczniów zdrowych z uczniami niepełnosprawnymi, dzieci uczą się tolerancji oraz empatii, ale przede wszystkim tego, jak pomóc drugiemu człowiekowi, który często nie umie o tą pomoc poprosić. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowała dla Państwa nasza redakcja. Ja teraz w imieniu Agaty Kowalskiej zapraszam na rozmowę tygodnia, a gościem będzie Ilona Rafalska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia.
Agata Kowalska, dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia programu oczywiście Gość Tygodnia. A zgodnie z zapowiedzią dzisiejszym moim gościem jest Ilona Rafalska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani Jak Agata. Sama nazwa Państwu. Właśnie funkcji wskazuje, będziemy mówiły przede wszystkim o środkach unijnych. O środkach unijnych dla Łódzkiego, dla powiatu, dla Aleksandrowa. No i dla przeciętnego, właśnie, może zacznijmy, dla przeciętnego Kowalskiego. Środki unijne kiedyś wiem, że były dosyć powszechne, każdy chciał gdzieś pozyskać. Pamiętam nawet 40 tysięcy dofinansowania na otworzenie własnej działalności i wcale nie trzeba było być osobą bezrobotną. Dziś ponoć jest nieco trudniej. Czy właśnie przeciętna osoba XY, mieszkająca na terenie chociażby Aleksandrowa, czyli generalnie głównie regionu łódzkiego, może korzystać ze środków unijnych, tak jak to było kiedyś, program Inkubator czy program z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jak to dziś wygląda? Przede wszystkim Łódzkie zdobyło bardzo dużo pieniędzy w nowym okresie programowania na 2014-2020. To jest ponad 2 miliardy euro. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, które są przeznaczone dla różnych beneficjentów. Jednym z tych beneficjentów jest, tak jak pani redaktor powiedziała, przysłowiowy Kowalski. To jest na rozpoczęcie działalności gospodarczej pieniądze. I tutaj mamy różne źródła pozyskania tych pieniędzy. Z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego są tak zwane pożyczki na start, z powiatowych urzędów pracy, które również mają środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są tak zwane środki pomostowe, gdzie można dostać i na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale również pieniądze na ZUS, na świadczenia jakieś inne związane, pracownicze, związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. No ale czy to nieprawda, że trochę tak mniej chętnie te pieniążki są wręczane? Bo kiedyś pamiętam, że należało mieć, powiedzmy, innowacyjny pomysł i już spowodowało to, że kogoś tam tej komisji zainteresowało, okej, dostaniesz pieniądze. Dziś ponoć nie jest to tak łatwo, no bo oczywiście może nie dostaniemy ryby, tylko tą wędkę, czyli przypuśćmy 0%, tak, prowizji na przykład, jeśli chodzi o pożyczkę Jeremy, chyba tak było. Prawda? Czyli to, co się zmieniło w tym nowym okresie programowania, to więcej jest pożyczek niskooprocentowanych. Właśnie Jeremy to jest oprocentowanie 1% w skali roku, okres spłaty 5 lat. Natomiast tych pożyczek jest naprawdę dużo i możliwość sięgania po i pożyczki, i po dotacje, myślę, że jest dużo większa nawet niż w tamtym okresie programowania, bo jest jeszcze więcej form wsparcia zarówno dla osoby fizycznej, jak i dla przedsiębiorców. Ostatnia nowość jest taka, że jeżeli nawet pracujemy, a stwierdzimy, że chciałbym otworzyć taką działalność gospodarczą, bo mam pomysł na życie, mam pomysł na siebie, to również można korzystać z pożyczek w wysokości 50 tysięcy złotych, które znajdują się obecnie w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Czyli WAR, czyli właśnie gdzie? Gdzie pukamy? Gdzie zaglądamy? No, czyli Łódzka Agencja to wiadomo, to są czy Urząd Marszałkowski, czy tak jak powiedzieliśmy, różnego rodzaju te programy. Natomiast jeśli na razie raczkuję i nie wiem gdzie, to mogę gdzieś do jakiegoś punktu konsultacyjnego, gdzie tam mi pomogą? Tak, proszę Państwa, to jest takie nowum w skali województwa. Aż 7 takich biznesowych informatorów o środkach unijnych, o możliwości pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na start-upy, na również na rozwój tej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o powiat zgierski, to znajduje się taki punkt w Zgierzu, w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wszelkie informacje można również zdobyć na stronach Urzędu Marszałkowskiego www.lockie.pl. Oczywiście ja zapraszam do kontaktu ze mną, natomiast również ważna jest informacja, że osoby pracujące w tych centrach informacji biznesowej przyjeżdżają do Państwa, do przedsiębiorców, do osób i też informują, tak, rozmawiają i to jest bezpłatnie, całkowicie bezpłatnie. Po pierwsze chcę, po drugie jakiś tam pomysł na życie mam, a Państwo ewentualnie mogą mi w tym pomóc, czyli nie wiem, przygotować chociażby taki biznesplan. Przygotować tak? biznesplan, wskazać możliwości finansowania, co się z tym wiąże. Poza tym mogą również
jakby w taki sposób wspierać danych przedsiębiorców, wskazując, co ewentualnie, w jaki sposób mogliby współpracować z wyższymi uczelniami, z nanotechnoparkiem, który się znajduje w Łodzi. Branża generalnie jest tutaj też ogólna, odmówimy od typowo fizycznej branży, czyli budowlanej, przypuśćmy logistycznej, bo na przykład, tak jak wspomniała Pani, jakieś współprace biznesowe, współprace z uczelniami wyższymi i tak dalej. Dokładnie. I takie wszystkie informacje dostaniemy od tych osób współpracujących. Dobrze, z takimi, to samo również dotyczy takim biznesem. Przedsiębiorców, chociaż słyszałam, że przedsiębiorcom jest nieco lżej niż indywidualnemu takiemu właśnie przysłowiowemu Kowalskiemu, z racji tego, że ma już inny wachlarz usług, ponoć 3 miliardy złotych dla przedsiębiorcy właśnie z Łódzkiego. Z Łódzkiego. Czyli cóż on może? Przede wszystkim teraz jest położony nacisk na badanie, innowacje i rozwój. Czyli wchodzimy w sferę badań, wchodzimy w sferę innowacji i w sferę rozwoju. Tutaj współpraca szczególnie z wyższymi uczelniami. Jeżeli chodzi o takiego przysłowiowego Kowalskiego, to on może korzystać z tych unijnych środków na bardziej zasadzie szkoleń. Pewnie jakichś wojewódzkich pośrednictw. Czy wojewódzkich pracy, urzędów pracy, czy powiatowych urzędów pracy, ale również za pomocą firm, które na przykład wygrały konkursy na szkolenia, to jest język angielski, to są studia podyplomowe, ale również z pieniędzy znajdujących się w puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków, to są również pożyczki. Czyli mam firmę, chciałbym ją termomodernizować, to cóż, mogę spróbować? Mogę spróbować, ale nie tylko jako przedsiębiorca, ale osoba fizyczna. Też mogę się starać o te środki w puli Wojewódzkiego Funduszu. Czyli tylko wiadomo, gdzie muszę pukać, muszę mieć chęci i wtedy w takim razie. No dobrze, czyli mamy od jednostki do przedsiębiorcy, no to idźmy dalej tym tropem, czyli przejdźmy do Aleksandrowa Łódzkiego. Aleksandrów Łódzki oczywiście pozyskuje już od wielu, wielu lat środki unijne, tak naprawdę z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest pozyskiwane przez Urząd Miejski, drugie źródło, które ostatnio dosyć sporą gotówkę tutaj do Aleksandrowa przywiezie, to jest powiat, czyli państwo również pozyskują te środki dla Aleksandrowa Łódzkiego, dla swoich jednostek tutaj istniejących na tym terenie. No ostatnio mówiliśmy, że ile było? 15 milionów? Które 15 już milionów złotych, tak, jeżeli chodzi o powiat i o środki, które będą rozdysponowane na terenie jednostek powiatowych w gminie Aleksandrów Łódzki. To może przypomnijmy. Co jest ważne, bo Aleksandrów jest liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy unijnych. Starostwo również wysoko się plasuje, ale mamy nadzieję, że jeszcze więcej będzie tych pieniędzy, bo naprawdę duży strumień tych pieniędzy. No tak, Pani ma taki wgląd, zarówno i w powiecie zgierskim, jak ten Aleksandrów wygląda na tle innych miast powiatowych, czyli Ozorków, Głowno, Zgierz, ale też Pani ma wgląd jako radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, jak ten Aleksandrów, gdzie tam na tej mapie jest tego województwa, tak, łódzkiego, czyli nie jest tak źle, tak? Jest bardzo dobrze, tak jak powiedziałam, jesteśmy jednym z liderów. To jest też efektywność wykorzystania środków, to jest też współpraca z Urzędem Marszałkowskim. No i myślę, że Aleksandrów też jest na tym wygranej pozycji, no bo ma radną. Tak, oczywiście. No i dlatego teraz pytam radną, to 14 milionów, proszę nam przypomnieć, na co to do Aleksandrowa wpłynie, jeśli chodzi ze strony powiatu zgierskiego, bo tutaj to Pani, między innymi Pani Wydział w Starostwie Powiatowym pozyskał te środki. To jest dofinansowanie remontu DPS-u. Tak, ponad 3 miliony złotych. To jest budowa hali sportowej. Wspólnie z gminą tutaj prowadzona ta inwestycja będzie. Gmina będzie partycypować przy wkładzie własnym. To jest kwota ponad 7,5 miliona złotych. To jest termomodernizacja trzech budynków szkolnych, szkoły specjalnej w Aleksandrowie, zespołu szkół zawodowych i szkoły dawnego naszego liceum, szkoły sportowo-licealnej. Czyli tak, te pieniądze będą z powiatu dla Aleksandrowa, w skali całego powiatu zgierskiego, jak to wygląda właśnie w inne miasta? Ile udało Wam się ogólnie pozyskać środków? W skali całego powiatu w tej chwili to jest ponad 29 milionów, z czego będziemy również dodatkowo mieli pieniądze na projekty miękkie, bo ważne są również projekty miękkie, realizowane również w gminie Aleksandrów Łódzki w naszych szkołach. To są projekty dotyczące staży u pracodawców, praktyk zawodowych uczniów, projekty zajęć informacyjnych,
zajęć dodatkowych dla uczniów. No właśnie o tym się nie mówi. Tu wcześniej było takie hasło poprzednim chyba programowaniu, to że liczy są bardzo człowiek, duże, prawda? Tak, to są bardzo tutaj duże projekty. Dla... ile z budynków się wybuduje, ile z termomodernizuje, ile powstanie dróg. Natomiast ważne, tak jak w poprzedniej tej akcji hasło było, bo liczy się człowiek i tutaj, czyli te miękkie problemy. A to dla i od tego zaczynamy właściwie. Czyli teraz startujemy ponownie jakieś takie... Liczy się człowiek. Jakby pierwsze projekty to były projekty miękkie. Teraz jest dwufunduszowość tych projektów. Musi być najpierw projekt miękki, żeby realizować projekt twardy, tak? Ale położyliśmy również nacisk na to, żeby realizować te projekty miękkie skierowane dla uczniów, dla nauczycieli, dla ludzi. No bo też słyszałam chociażby, jak już zanim wspomniałam o nauczycielach, że również jest cały wachlarz propozycji dla nauczyciela, jeśli tylko ma ochotę brania udziału w szkoleniu, wyjazdów zagranicznych, sympozjów różnych i tak dalej, czyli to powoduje, że dla chcącego jednak te środki są i można korzystać, tylko trzeba trochę poszperać naprawdę. I to jest chyba największy problem, dokładnie, prawda? Dokładnie, ale są wyszukiwarki, jest możliwość naprawdę tak powiedziałam, kontaktów z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym szereg tych pieniędzy przeznaczonych również na szkolnictwo zawodowe czy szkolnictwo ogólnokształcące znajduje się właśnie w jednostkach samorządu terytorialnego, które naprawdę chętnie korzystają z tych pieniędzy. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to jest bardzo dużo pieniędzy, jednak to szkolnictwo zawodowe wraca do łask. I każdy może znaleźć w tym okresie programowania coś dla siebie, no, swoją własną działkę, tylko trzeba się odważyć, mieć pomysł i spróbować. I no bo z drugiej strony, tak jak tutaj wspominał kiedyś na spotkaniu marszałek województwa łódzkiego, 129 naborów na różne konkursy, 5,5 miliarda złotych. No gdzieś te środki są ulokowane właśnie w Łódzkiem. Czyli jak to Łódzkie wygląda, jak zmienia się Łódzkie? Łódzkie bardzo się zmienia dzięki środkom unijnym, nabiera prędkości, coraz bardziej nabiera prędkości, wykorzystuje swoją szansę, bo to jest ostatni okres programowania. Zmieniają się drogi, zmienia się infrastruktura, zmieniają się obiekty kultury, zmieniają się szkoły. Doganiamy trochę te metropolie takie już do tej pory rozwinięte jak Poznań, jak Warszawa, jak Kraków. Jak widzimy, bo sama nawet Łódź widać, że bardzo się zmienia i to dzięki środkom unijnym. Gros środków jest teraz przeznaczonych również na infrastrukturę turystyczną, kulturalną, ale na transport, szczególnie na węzły multimodalne i na transport sam, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. No także tak, tutaj rzeczywiście będą są już środki tak przeznaczone. A jakieś takie propozycje, co powstanie w Łodzi może wkrótce? Nic na razie jeszcze tak nie słyszymy, tak? Żeby coś z tych środków... Znaczy może bardziej, jeżeli chodzi o taką bliższą działkę, jeżeli chodzi o powiat, to no, droga piątkowska tutaj w Zgierzu, która jest remontowana również w współudziale środków unijnych, ale mam nadzieję, że się doczekamy remontu oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. Również tutaj ma być wykorzystanie środków unijnych. Bardzo ważny projekt, myślę, że dla mieszkańców powiatu, dla mieszkańców Aleksandrowa. Oczywiście, szczególnie dla kobiet, bardzo rodzą, istotny. Tak, maluchy tam właśnie. No wygląda to fatalnie, kto tam był, to wie, więc miejmy nadzieję, że się zmieni. Czyli jakaś dobra informacja na koniec naszej rozmowy. A jeszcze właśnie na sam koniec. Myślę, że same dobre informacje przekazałam. Tak. Natomiast jeszcze na sam koniec w takim razie zapytam, no nie wiem, czy o dobrą informację, bo wszyscy pytają, no właśnie, co będzie koniec? Co będzie, jeśli programowanie się skończy? Tych środków już nie dostaniemy i jak sobie z tym poradzimy, z tym napędem, bo ten pociąg tak nabrał prędkości i cóż, wyhamuje, czy da sobie radę sam? Myślę, że będziemy rozwijać to, co stworzyliśmy, czyli damy sobie jakoś radę, jakieś pewnie środki pomostowe się później pojawią, to nie będzie tak, że nie będzie zupełnie środków, tak? Może nie, na pewno nie w takiej skali, ale zapewne będzie również inwestowanie w kapitał ludzki, co ma miejsce cały czas w Unii Europejskiej. A będziemy rozwijać ten kapitał, który mamy i to jest dla nas istotne, ważne. Będziemy może bardziej inwestować wtedy, jeszcze bardziej może w ludzi. Czyli ostatni dzwonek, żeby działać. I tak, tak zapraszam chętnie. Zapraszamy serdecznie. No. Pani bardzo, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej naszej rozmowie i Państwu również dziękuję za uwagę. Iwona Rafalska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, była dziś moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bolą ją te nogi, to się kładzie, ale jakby wiedziała, że nie da rady się podnieść, to... To by się nie położyła. Tak, to by się nie położyła, chyba że do zdychania.
obraz, który zobaczyli nasi inspektorzy i powiatowy lekarz weterynarii, no tutaj wskazywał na ewidentne znęcanie się nad zwierzętami. Jeden z koni nie był w stanie się w ogóle praktycznie poruszać, miał bardzo dużą grudę na kopytach. Drugi koń był przywiązany bez możliwości ruchu, to jest klaczka dwuletnia, która jest najprawdopodobniej córką tej klaczy, która jest bardziej chora. Zwierzęta przebywały w skrajnych warunkach, w stanie bardzo dużego zaniedbania, jednocześnie przebywało tam też 6 psów, wszystkie były na łańcuchach, bardzo krótkich łańcuchach i wszystkie są chore, zarobaczone i bardzo mocno chude. Niestety jeden koń był od co najmniej 2 lat nieleczony na bardzo skomplikowaną chorobę grudę, która powstaje właśnie na skutek brudu, po prostu nieleczenia brudu i tak naprawdę będzie to na pewno walka o życie tego konia. Podczas naszej kontroli koń chory na grudę stał, natomiast cały czas widać było, że sprawia mu to ogromny ból i cierpienie. Cały czas starał się podpierać o ściany, które były w tym po prostu boksie. Też podczas wyprowadzania sprawiało mu to na pewno ogromną trudność. On wszedł sam do samochodu? Wszedł sam do samochodu, ponieważ kiedyś jeździł, więc był nauczony powiedzmy tego przewożenia w odpowiednim transporcie. Natomiast rzeczywiście w ogóle sam proces podejścia pod ten podest z kopytami, pęcinami w tak złym stanie sprawiał mu ból i to było bardzo widoczne. Drugi koń był w lepszej kondycji fizycznej, natomiast jego warunki również nie były właściwe. Koń był przywiązany na około metrowym łańcuchu, tak naprawdę do pręta ściany. I tutaj też to, co nas zaniepokoiło, to ten koń tak naprawdę nie miał żadnej możliwości swobodnego poruszania się. Obydwa są gminopiste konie, to są rasa sochaczewsko-sztumska dokładnie. Ma pan stajnię sam, czy taki widok, jak pan parę dni temu zastał, proszę powiedzieć, to jest normalne, czy skrajna nieodpowiedzialność, jeżeli chodzi o właścicieli koni? Jak pan to nazwie? Mówiłbym to tak, brak edukacji. Bo umówmy się, że ten pan coś robił przy tych koniach, aczkolwiek nie wiedział wszystkiego. Czyli nie każdy może mieć konia tak naprawdę, bo to nie wystarczy go kupić. Moim zdaniem do posiadania kanarka powinien być certyfikat. A koń jest zwierzęciem dużo większym i dużo bardziej wymagającym. Psy były bardzo zapchlone, to było widać gołym okiem, również były niedożywione. Właściciel nie zapewniał zwierzętom odpowiedniego pokarmu, nie zapewniał też dostępu do wody i dotyczyło to zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich. Te pomieszczenia, w których przebywały zwierzęta, były bardzo brudne, w niektórych było bardzo ciemno, w ogóle nie było odpowiedniego dostępu do światła dziennego, który jest wymagany w chowie zwierząt. To były przesłanki, które skłoniły nas do podjęcia decyzji o natychmiastowym odebraniu zwierząt. Natomiast właściciel uważał, że stan zwierząt i warunki, w jakich je utrzymuje, jest zupełnie właściwy.
nasza organizacja zaraz po interwencji złożyła zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Zgierzu dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Konie zabezpieczyła gmina, psy również. Dla koni znalazła się fundacja, która zapewni im dożywocie, także te konie nigdy nie będą sprzedane. To będą konie, które, jeżeli będzie wyrok sądu, które będą sobie żyły dożywotnie w stajni. A dla psów wszystkich psów szukamy nowych domów. To są młode psiaki, także mają jeszcze szansę na kochające domy.